Lotniskowiec odkrycie. Rozdział drugi, część druga. Pasażer na gapę. Starlight, co ty dorobisz do jasnej cholery? No, jakby to powiedzieć, zakradłem się na statek, bo pomyślałem, że polecę z wami zobaczyć wasz ojczysty świat. Kapitanie, mamy problem. Co z nią teraz zrobimy? Myślę, kurwa, ćmok, myślę. Za jakieś 10 minut dokujemy w doku orbitalnym. Co to jest? Teraz fajnie. Dok orbitalny to taka wielka stocznia na orbicie. Zresztą sama zobaczysz. Panowie, zadokujcie delikatnie. Dokujemy 15 metrów do celu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Delikatnie szarpnęło. Starlight aż drgnęła. A to było ciekawe doznanie. Jesteśmy. Dobra, no to nie mamy wyjścia. Teraz będą jaja. Co się stanie? Zobaczysz się z admirałem. O, super. Pozdrowię go od księżniczki Celestii. I tu jest problem. Niech tylko Celestia się dowie, że tu jesteś, to podejrzewam, że zrobi nam z dupy harakiri. No albo jeszcze gorzej. Panie kapitanie, co jest ćmok? W imieniu najwyższej wulkańskiej rady rezygnuję ze stopnia oficera naukowego. Jakim chu... powiem tak, to co doznałem w tamtym świecie odbiło się na mojej psychice i nie tylko. Z dniem dzisiejszym składam pisemną rezygnację. To kto do jasnej cholery zostanie oficerem naukowym? Ja, powiedziała Starlight. Starlight, na głowę upadłaś? Nie, jestem uczona, znam się na magii, na inżynierii też, bo pomagałem Twilight przy wielu zaklęciach skomplikowanych. To są urządzenia mechaniczno-elektroniczno-technologiczne. Dam radę sobie, będę się pilnie uczyć. Panie kapitanie, wzywają nas. Do jasnej cholery, dobra, kurde, w dzień dzisiejszym wchodzi się za ćmoka jako oficer naukowy okrętu. Tak jest, ku chwale ojczyzny. I z duchem twoim. Idziemy. Przeszli przez pomost. Weszli na stację kosmiczną orbitalną Supraquito. No super. To kogo teraz sprowadziłeś, piorunie? Witam, panie admirale. Chciałem powiedzieć, że... Tak, wiemy o niej. Skąd? Pracuje dla nas. Jakim cudem? Kiedy? Powiedzmy, że zwerbowaliśmy już na miejscu ją. Sztuczna inteligencja miała z nią nawiązać kontakt i porozmawiać, a także wskazać jej pewne rzeczy. Ćmok był, powiedzmy szczerze, niezbyt kumaty. No, w paru sytuacjach nie umiał nawet ani B, ani M. No właśnie, więc widzisz. Chodź, mój drogi przyjacielu, przejdziemy się. Słuchaj, ćmok to jest dosyć interesująca osoba, ale sam widzisz, jak on czasem reaguje na różne rzeczy, więc słuchaj, piorunie, jeden siarcisty, ognisty, musieliśmy podjąć za ciebie parę decyzji. Nie obraź się, admirale Jałocha, te słucham. Chciałem się spytać, co jeszcze podjęliście za moją niedecyzją? Niewiele. Z Celestią też obgadaliśmy parę rzeczy, nie obraź się, ale sam wiesz, jak jest. Tamta strona alternatywnego wszechświata jest w ogóle inna od naszej. To, że okręt wyszedł stamtąd bez szwanku, to powiem tak, to jest dosłownie cud. Teoretycznie według praw fizyki newtonowskiej nie tylko powinno was rozpizić na miliard atomów, ale tak się nie stało. Wylądowaliście na ich planecie, zrobiliście, jak te stworzenia się nazywają? Gryfy. Zrobiliście gryfom sieczkę z dupy. Smoki przegoniliście. Discorda uwięziliście. Tireka pierdzielnieliście atomówką. Czegoś nie wymieniłem? Dodam jeszcze, że Windigo przebędziliśmy. Para sprite'ów też nie ma. Te koko coś tam. To co w lesie Everfiri latało, to też przepędziliśmy. No więc właśnie. Celestia aż była zdumiona, że... Niby nie macie magii, a tyle potraficie.
Co chcę wam powiedzieć? Kapitanie Piorun, z dniem dzisiejszym wracacie tam z powrotem. Doposażymy okręt na maksa. Uzbrojemy was totalnie po zęby. Dostaniecie zapasy na wiele, wiele nawet lat. Ale wracacie tam. Ale po co, panie admirale? Po to, że założycie tam stację kosmiczną, którą zaholujecie na tamtą stronę wszechświata. Pogłupiał pan? Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Ona nie przejdzie. Przejdzie. Otoczycie ją specjalnym polem siłowym, które wymyśliło nasze biuro adaptacyjne. Jakie biuro adaptacyjne? Powiem ci tak, dużo się zmieniło, jak was tu nie było. Ekwestrianie przybyli na Ziemię. Mamy na Ziemi 160 biur adaptacyjnych. Jesteśmy z Equestrią na bieżąco, kontaktowo, medialnie i nie tylko. Chcę wam powiedzieć, że tak, zanim wy tu dotrzeliście, oni już tu byli. Kiedy nawet jej uczennica Twilight Sparkle pojawiła się tu już dawno temu. Powiedzmy szczerze, że wasze wyczepienie w naszej rzeczywistości zostało deczko opóźnione przez dwa wybuchy magnetarów. Więc sami rozumiecie, fale grawitacyjne was spowolniły, bo byliście już dawno temu. Ile by miało? Szczerze? Nie było was 10 lat. 5 lat po waszym wylocie już tu byli. Obgadaliśmy sobie wszystko i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ale panie kapitanie, przecież to jest... Admirale, widzisz, nawet się mylisz. Dobra, masz 2 tygodnie wolnego, także twoja załoga odpocznie w tym czasie Discovery. Inaczej odkrycie, przejdzie gruntowny remont i usprawnienia. Dostaniecie 2 nowe wyrzutnie torped fotonowych, nowy typ fazerów i nie tylko. No i oczywiście potężniejszy deflektor. Dzięki czemu będziecie mogli zaholować stację na miejsce. Stację obsadzą w 90% ekwestrianie. 10% załogę stacji weźmiecie ze sobą. Jakieś pytania? Moim oficerem naukowym jest z dniem dzisiejszy Starlight Glimmer. Ale to już jest ustalone dawno temu. Słuchaj, wszystko jest dopięte. Tylko miałeś podjąć decyzję. Czy ja o czymś nie wiem? Właśnie się dowiedziałeś o wszystkim. No. Więc podejrzewam, że wszystko jest dobrze. Idź odpoczywaj. Przed tobą dużo pracy. Panie admirale, tak? Dziękuję. Nie ma za co. Flota jest ci wdzięczna. Dobra robota. Miłego dnia życzę i dobrej nocy. Dziękuję również. Panno Starlight? Tak, panie admirale. Świetny przydział. Trzymam kciuki. Dasz sobie radę. Wiem. Luna to samo mówiła. Trzymajcie się i dobrej nocy. Weszli do windy i zjechali na dół. Koniec.